Witam w kolejnym odcinku Super Game Show Meister. Dzisiaj zajmę się teleturniejem Duety do Mety, który był emitowany w latach 1998-2000 na antenie telewizyjnej Dwójki. Program prowadził wtedy znany aktor Mirosław Siedler. Teleturniej Duety do Mety był bardzo prostą grą, polegającą na tym, że po prostu rzucało się kością i chodziło się po planszy. Na tym dosłownie ten program polegał. Ale tak po kolei. W grze brały udział dwa duety, jak sama nazwa wskazuje. Duety się pojedynkowały. Mianowicie chodziło o to, że jeden grał kością, a drugi chodził po planszy. Był tak zwanym pionkiem. Pionek tego duetu, który pierwszy przekroczył linię mety, powodował, że ten duet wygrywał cały pojedynek. Wygrywał wszystkie nagrody rzeczowe, wszystkie pieniądze, bo o zbieranie pieniędzy i nagród rzeczowych w tym programie chodziło. Główną nagrodą był oczywiście samochód, jak na tamte czasy standard. Ale jak wyglądał schemat gry? Dwóch zawodników pionków ustawiało się na starcie, czyli tutaj dwóch zawodników, którzy grali kością, stawało z prowadzącym przy pulpicie, przy takim specjalnym pulpicie, i prowadzący czytał trzy warianty odpowiedzi i potem czytał pytanie. Kto pierwszy ten lepszy, kto pierwszy się zgłosił, ten odpowiadał. Jeżeli odpowiedział dobrze, wtedy rzucał kością, a jego pionek przesuwał się po planszy o wylosowaną liczbę pól. I co ciekawe, było takim standardem, zawodnik musiał się dostosować do pola, na którym stanął. Oczywiście ten zawodnik pionek musiał się dostosować do pola, na którym stanął. Były różne pola, były pola z nagrodami, z pieniędzmi. Były także takie pola pułapki, typu zamiana, czyli zamieniał się miejscami z rywalem. Było pole filantrop, gdzie zawodnik rzucał dla przeciwnika. Było, no i kilka innych takich innych pól. No i cóż, no i jeżeli na przykład zawodnik stał tutaj, miał 2-3 pola do mety, a jego partner przy stole rzucił 4, wtedy zawodnik musiał się cofnąć z mety i stanąć tutaj, jedno pole przed metą. Takie prawo nadwyżki. I co jeszcze? Jak już mówiłem, tylko zwycięzcy zabierali nagrody i pieniądze i grali dalej. Można było wygrać ileś tam pojedynków. Już dokładnie nie pamiętam ile, ponieważ na YouTubie nie ma jakichś specjalnie skomplikowanych materiałów na temat tego programu. No i co jeszcze? No i tak ze szczegółów technicznych to już prawie wszystko, jeśli chodzi o grę. A, i jeszcze jedna sprawa. Symbolem tego programu był kangur. I tak samo jak maskotką idzie na całość był kot Zong, tak tutaj był kangur. I tutaj rozdawano takie maskotki kangura na tym, którzy odpadali z gry. No i cóż, jeszcze należy nadmienić, że program Duety do Mety jest polską wersją kanadyjskiego teleturnieju The Mad Dash, który został stworzony przez tego pana Sidneya Cohena w roku 1978 w telewizji CTV. Ale o tym programie zrobię oddzielny odcinek. Dziękuję wam za uwagę, oglądajcie, subskrybujcie, zostawcie łapki w górę i do zobaczenia!